Przed nimi stał wielki jak świat, wspaniały, olbrzymi, nieprawdopodobnie biały, błyszczący w słońcu szczyt Kilimandżaro. To jedno z ostatnich zdań słynnego, napisanego prawie 80 lat temu opowiadania Ernesta Hemingwaya Śniegi Kilimandżaro. Przez te lata nic się nie zmieniło. Co prawda Kilimandżaro leży na terenie obecnej Tanzanii, jednak nadal góruje nad kenijskim parkiem Amboseli, do którego wyruszamy. Na zewnątrz budzi się dzień, przeszywając czerń nocy fioletem poranka. Przestrzeń wokół nas wypełnia się dźwiękami zwierząt z dominującym śpiewem ptaków. Wyruszamy na kolejne safari do Parku Narodowego Amboseli. Ponoć to najlepsza pora na bezkrwawe łowy i możliwość zobaczenia świętej góry Afryki. Czy tym razem nam się uda? Jest, wstąpiła w nas dzika radość. Wschodzące słońce oświetliło śniegi Kilimandżaro czerwonawo-różowym odcieniem światła. Absolutna magia. Kręcimy jak nawiedzeni. Trudno wyobrazić sobie widok bardziej majestatyczny niż ta wyrastająca z równiny, skrząca się w słońcu, pokryta wiecznym śniegiem, olbrzymia góra. Najwyższy na świecie szczyt, jeśli wziąć pod uwagę wysokość względną, czyli dystans dzielący wierzchołek od otaczającej równiny. Nic zatem dziwnego, że jeden z jej szczytów zamieszkujący u podnóża Masajowie nazywają Ngaiengai, dom Boga. Po chwili w panoramie góry znalazły się i słonie. To jest coś niesamowitego. Te olbrzymie zwierzęta śpią sobie w kępach zarośli porastających teren parku, a o poranku, zanim stanie się nieznośnie gorąco, ruszają na swój codzienny spacer w kierunku błotnistych sadzawek leżących w centralnej części obszaru chronionego. Wystarczy więc tylko zatrzymać samochód, wyjąć aparat i robić zdjęcia lub filmować, a one po prostu idą. Całymi rodzinami, po kilka, kilkanaście osobników. Spokojnie, absolutnie nie zwracając uwagi na ludzi i auta. To jedyny w swoim rodzaju taki spektakl przyrody. Nie zważając na chłód poranka, w ciszy chłoniemy każdą sekundę. Wszyscy pragną utrwalić te cudowne chwile i to miejsce, jakże kojarzone z dziką, a zarazem piękną Afryką. Chcę zrobić zdjęcie takie. Czy mogłoby tutaj podbić na chwilę antylopę? Posłuchaj, zobacz tam. Jeden już przeszedł, teraz drugi idzie. Ruszamy w głąb parku przez rozległe równiny. Oddalamy się od Kilimandżaro, które dumnie wznosi się nad okolicą. Kilimandżaro leży na terytorium Tanzanii, tuż przy granicy z Kenią. Jest najwyższą górą Afryki i jednym z najwyższych samotnych masywów. W jego skład wchodzą trzy szczyty będące pozostałością po trzech wulkanach. Szczyt Uhuru na wulkanie Kibo, Kilimandżaro, 5895 metrów nad poziom morza. Mawenzi, 5150 metrów. I Shira, 3940 metrów. Jeszcze przed przybyciem Europejczyków koło masywu mieszkały liczne plemiona. Góra budziła grozę do tego stopnia, że nazywano ją górą złych duchów. Masajowie oddawali cześć górze śmiałości. Dzisiaj to wspaniałe dzieło natury i popularny cel kilkudniowych wypraw na szczyt. Chmury nadciągają w stronę masywu. Piękna, różowa poświata powoli znika nad sawanną. A tu niespodzianka, hipopotam. Spokojnie skubie trawę w towarzystwie odgłosów licznych ptaków i czapli dbających o czystość jego skóry. Ponownie hieny, jak zawsze czujne i przebiegłe. Bezwzględny, agresywny padlinożerca, o upiornym śmiechu i karykaturalnym wyglądzie. Tak wygląda przeciętna wiedza o hienie.
Nic dziwnego, że takie zwierzę szybko znalazło swoje stałe miejsce w wielu językach, gdzie jest jednoznacznie negatywnym symbolem. Powiedzieć komuś ty hieno jest przecież obelgą. Wkrótce powstało zresztą określenie hiena cmentarna, określające osoby trudniące się rabowaniem grobów. Tak jak hieny potrafiące wykopać martwe ciała. Kiedy jednak spojrzymy na to zwierzę z punktu widzenia przystosowania do warunków, w których żyje, szybko przekonamy się o doskonałości tego na pozór niezgrabnego stworzenia. Mocne przednie łapy, potężne mięśnie barków i szyi połączone z silnym uzębieniem nie pozostawiają złudzeń, kogo należy się bać. Nie są szybkie, o czym przekonujemy się jadąc za nimi, ale sprytu, zajadłości i uporu nie można im odmówić. Polują stadnie niemal na wszystkie mniejsze ssaki, ale potrafią również zaatakować mniejsze hipopotamy i antylopy gnu. Co ciekawe, nie pogardzą owocami, termitami czy chrząszczami. Padlina nie jest ich głównym pożywieniem, jak ogólnie się sądzi, ale w razie konieczności potrafią odgonić lwa od swojej zdobyczy. Szósta rano, chłód dalej nie odpuszcza. Stop. Kolejna okazja na pobicie własnych rekordów w ilości zrobionych zdjęć na minutę i nakręconych filmowych kadrów. Z poczuciem, że mamy obłędny materiał na kartach w kamerach, ruszyliśmy w kierunku kempingu. A tutaj niespodzianka, zepsuł się nasz busik. W opinii naszych przewodników to Hakuna Matata, nie problem. Problem jednak był. Po godzinie naprawczych eksperymentów mamy jedyną okazję, by pod czujnym okiem uzbrojonych strażników wyjść z busa i wspomóc go własnymi mięśniami. Jak się okazało, wielką radość sprawiliśmy czarnoskórym Kenijczykom. Biały pcha samochód. To rzadko spotykana atrakcja. To są. Ale patrzcie, wychodzić niby nie wolno, ale jak się jednak dostał, to nagle okazuje, że mogę. Niestety, dopiero wymiana akumulatora na nowy przyniosła efekty, choć nie na długo. Alternator nadal nie działał. Poza terenem parku zmieniamy busa i z australijskim turystą pędzimy z powrotem w stronę Oceanu Indyjskiego. Jeszcze raz ukazał nam się majestatyczny, ośnieżony szczyt Kilimandżaro. Przed nami kolejnych kilka godzin drogi. Mamy nadzieję, że ta, znacznie nowsza Toyota, zagwarantuje nam nieco lepsze warunki jazdy. Kenia to niezwykły kraj, nie tylko ze względu na przyrodę i mieszkające tu zwierzęta. To oryginalna kultura i zwyczaje. Kenijczycy, jak i mieszkańcy krajów arabskich, doskonale znają skuteczne sposoby gaszenia pragnienia. Wbrew naszym przekonaniom, picie lodowatych napojów w upał powoduje jedynie doraźne wrażenie schłodzenia, a w rzeczywistości uruchamia w organizmie procesy mające na celu jego natychmiastowe ogrzanie od środka. Co zatem powinniśmy pić? Odpowiedź jest jedna. Ciepłą herbatę plus wodę, by uzupełnić bilans płynów.
Kenii nie ma praktycznie klasy średniej, co stanowi jeden z elementów zamożności państwa. Tutaj żyją ludzie bardzo bogaci, przeważnie w miastach, i bardzo biedni, głównie na wsiach. Sklepiki rozsiane wzdłuż dróg w większości należą do bogatych mieszkańców, którzy zatrudniają za głodowe pensje miejscowych. Mamy czas. To się trochę tak mówi spokojnie. No i wejdę na największego w tej ustawie. Bo tak jest. Jesteś? Co? Nasz kierowca, prawdopodobnie za namową swojego odpowiednika przez CB Radio, znalazł wątpliwy skrót. Choć chyba powinniśmy się już przyzwyczaić do tak zwanego kenijskiego masażu naszych 4 liter. Wielokrotnie ostrzegano nas, by nic nie dawać kenijskim dzieciom. Nie bardzo rozumieliśmy dlaczego. Przecież specjalnie z Polski zabraliśmy drobne gadżety, by dać tutejszym dzieciakom odrobinę radości. Teraz zaczynamy żałować. O kilka długopisów, zeszytów czy czapeczkę rozgorzała bezpardonowa walka, według zasady mocniejszy bierze wszystko. Kierowca z impetem rusza do przodu. Koniec. Przecinamy fragment Parku Narodowego, stąd kontrola dokumentów i sprawdzanie liczby osób w samochodzie. Nasz rajd nadal trwa. System szkolnictwa w Kenii jest bardzo podobny do naszego. Dzieci rozpoczynają naukę w szkole od 6 roku życia. Szkoła podstawowa trwa 8 lat, po której uczniowie przechodzą egzamin. Od niedawna nauka jest bezpłatna. Rodzice muszą jednak pokryć koszt obowiązkowych mundurków i jedzenia, jeżeli uczeń mieszka w internacie. Niestety, nawet na poziomie podstawowym nieco ponad 50% dzieci chodzi do szkoły. Wiele z nich pozostaje w domu, pomagając rodzicom, pilnując bydło, opiekując się młodszym rodzeństwem. Znikoma ilość dzieci kontynuuje naukę w szkole średniej. Tutaj możemy zobaczyć, jak niezwykły jest kolor ziemi w Kenii. Te czerwone gleby to tak zwane gleby laterytowe. Powstają w gorącym i wilgotnym klimacie na obszarach lasów równikowych i sawannach. Charakteryzują się silnie kwaśnym odczynem, niewielką zawartością krzemionki oraz nasyceniem związkami glinu, manganu i żelaza. Niestety, należą do ziem mało urodzajnych. W końcu dopadło nas znużenie kilkugodzinną jazdą w upale. Pobudka, ten słoń, chyba nie jest zadowolony z naszej obecności. Nareszcie dłuższy postój. Zmywamy z siebie czerwony kurz. Tutaj coś zjemy i poczekamy na naszego przewodnika, a właściwie organizatora tego safari. Ruszamy dalej, już na pokładzie z Franco Kilonzo. And then during lunch time, he did not go for the prayer. We were driving coming from Mombasa. And then in the evening. A za oknami jedna wielka budowa. Chińczycy budują równocześnie drogę i szybką kolej łączącą Mombasę na wschodnim wybrzeżu z Nairobią, oddaloną o blisko 500 kilometrów. O dziwo, nawet łyk piwa o temperaturze pokojowej przynosi ulgę. Piwo Tusker ma swoją ciekawą historię. W 1922 roku bracia Hurst założyli browar. Rok później jeden z nich, Georg, zginął podczas polowania na słonie.
Aby upamiętnić ten wypadek, jego brat nazwał markę pierwszego produkowanego przez browar piwa Tusker, czyli ciosy słonia. Chińczycy podczas prowadzonych przez siebie budów niespecjalnie przejmują się spowodowanymi utrudnieniami. Budowa ma pędzić do przodu, a wszyscy obok jakoś muszą sobie radzić. Tak więc nasz kierowca walczy z kurzem, tirami i trudnymi do pokonania wybojami. Na szczęście jest już asfalt, choć wcale nie jedziemy szybciej. O zmroku jesteśmy na przedmieściach Mombasy. Niestety, atrakcyjne niegdyś położenie miasta na koralowej wyspie w estuarium rzek współcześnie stało się jego przekleństwem. Cały ruch kierowany jest do centrum przez dwa mosty, od zachodu i od północy, co prowadzi do częstego paraliżu komunikacyjnego. Transport w Kenii to fenomen sam w sobie. Jazda i kierownica po niewłaściwej dla nas stronie to nic. Ale jak przetrwać podróż przez tę transportową dżunglę, jaką jest Mombasa? Zasada pierwsza to brak zasad. Zapomnij o wszystkim, czego nauczyłeś się na kursie prawa jazdy. Tutaj przepisy nie działają. Żadna zasada zresztą nie działa i trzeba się z tym pogodzić. Jedź i nie zatrzymuj się. Masz skrawek wolnej przestrzeni? Jedziesz. Pamiętaj, milimetry to też odległość, a inni też nie chcą otrzeć swojego samochodu. Włącz wyobraźnię i jedź. Kierunkowskaz ma wiele znaczeń. Że skręca, albo że zapomniał wyłączyć, że chce wyprzedzać, albo nie. Mruga? Niech mruga. Nikt nie jest jasnowidzem, ale w tym szaleństwie jest logika. Dlaczego? Bo nikt tak naprawdę nie ma czasu i ochoty brać udziału w wypadku. A że nie ma zasad, to każdy uważa jak może. Hakuna Matata i do przodu. Franco przypomina nam o zachowaniu ostrożności, a w szczególności o robieniu zdjęć przy otwartych oknach. Popularną formą kradzieży jest wyrywanie sprzętu fotograficznego turystom jadącym w wolno poruszających się busach. Mombasa to drugie co do wielkości miasto w Kenii, które zamieszkuje około 1 000 000 mieszkańców. Położone w południowo-wschodniej części kraju, na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. W Mombasie znajduje się największy morski port Kenii, Kilindini, obsługujący także sąsiednie państwa bez dostępu do morza oraz ważny port lotniczy, Mombasa Moi. Jesteśmy na południowym krańcu wyspy, skąd na stały ląd przedostać się można tylko promem. Przed wjazdem za 100 kenijskich szylingów, około 3 zł, kupujemy dwa orzechy kokosowe. Płynna zawartość kokosa niewiele ma wspólnego ze znanym nam mleczkiem kokosowym, ale jest orzeźwiająca i zdrowa. Wjeżdżamy na prom Likoni Ferry. Niestety, Franco ponownie ostrzega nas, tym razem przed wychodzeniem z busa. To jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Mombasie, szczególnie teraz, kiedy panuje tu tłok i jest ciemno. Jedziemy na południe wzdłuż wybrzeża oceanu. Późno w nocy dojeżdżamy do Steel Street Houses. To backpackerska enklawa dla osób ceniących sobie prostotę i obcowanie z przyrodą. Jak na razie samotny domek położony w tropikalnym lesie, oddalony kilkadziesiąt metrów od najbliższego sąsiada, przywitał nas kilkoma prusakami, gekonem i przeraźliwymi odgłosami dochodzącymi z dżungli, w czym niewiele pomagała nam świadomość, że teren jest ogrodzony. Bo się sikać chciała.
Pokażcie się. Wcześniej rano zdumiała nas panująca wokół cisza. Każdy szelest, trzask potęgował wrażenie osamotnienia. Są i pierwsi nasi leśni sąsiedzi. Urokliwe małpy Galago, które powoli kończą nocne żerowanie. W trakcie dnia odpoczywają w gęstej plątaninie pnączy na wysokości kilku metrów nad ziemią. Ten gatunek możemy zobaczyć wyłącznie w środkowej Afryce, na terenie Angolii, Tanzanii i tutaj, na kenijskim wybrzeżu. Więcej o tych samotnych małpkach nieco później. A to domek najbliższego sąsiada. Niestety, w trakcie naszej rezerwacji był już zajęty. Zależnie od pory dnia zmieniają się i mieszkańcy okolicznego lasu. To koczkodan czarnosiwy, ruchliwy, sprytny i bezczelny. Te nieduże małpy wyspecjalizowały się w wykradaniu wszystkiego, co jest do zjedzenia i wypicia. Już w pierwszy dzień naszego pobytu czuliśmy się jak food truck, na który czekają mieszkańcy dżungli. Każdy ruch, szelest czy stuk skutkował poruszeniem wśród gałęzi, a chwila nieuwagi była równoznaczna ze zmianą właściciela kromki chleba, banana czy cukierka. Jak większość małp, koczkodany żywią się głównie owocami, ale i wegetariański jadłospis chętnie uzupełnią owadami, jaszczurkami, ptakami i małymi ssakami. Z wielką pasją przerzucaliśmy kartki przewodnika, rozszyfrowując otaczające nas zwierzęta. Magiczne miejsce, w którym każdy szelest, każdy dźwięk urasta do wielkiego wydarzenia. A to już nasza recepcja, cudownie położona wśród zielonej roślinności i miejsce, gdzie w metalowych skrzynkach jesteśmy zobowiązani przechowywać całą żywność. Kolejny mieszkaniec koron drzew to czarno-białe gerezy. Spokojne, dostojne i pięknie ubarwione. Białe, długie włosy niczym szal otaczają ciemną twarz. To jedna z nielicznych małp, która nie ma wykształconego kciuka i rzadko schodzi z drzew. Za to doskonale skacze. Żywi się głównie liśćmi, dlatego nie interesuje się naszym jedzeniem. Koczkodany czują się coraz pewniej. Właśnie w mgnieniu oka pozbyliśmy się ciastka. Kilkaset metrów od naszego domku znajduje się jedna z najsłynniejszych plaż Kenii – Diani Beach, pokryta białym piaskiem, który w styczności z wodą przyjmuje konsystencję gipsu. Od lat Diani Beach jest uważana za jedną z najpiękniejszych plaż świata. To taki archetyp tropikalnej plaży, która powinna zadowolić nawet najbardziej niepoprawnych marzycieli. Olśniewający biały piasek pod nogami, turkusowe morze, krystalicznie czysta woda, rafy, do których można dostać się w pław i szum poruszanych delikatną bryzą chylących się palm kokosowych. Wyjeżdżając w podróż, zawsze szukamy ustronnych, nieobleganych plaż. Jednak to, co nas tutaj spotkało, wprawiło nas w zdumienie. Wiadomo nam było, że po zamachach bombowych, które miały miejsce w ostatnim czasie w Kenii, liczba turystów znacząco spadnie.
Jednak chyba nikt nie spodziewał się, że będzie to tak drastyczny spadek. Tutaj hotele świecą pustkami, a plaże przemierzają głównie Kenijczycy, oferując swoje towary i czasami zaskakujące usługi. Niestety nie liczcie na to, że ktoś zrobi wam przysługę. Każda czynność wykonana przez Afrykańczyka skończy się wyciągnięciem dłoni, by na nią położyć zapłatę. Ja tego widziałem, to pierwsze co to tu było. Na razie nie. Po kilku godzinach spędzonych na plaży zaczynamy żałować, że jest tutaj tak mało turystów. Nieustannie musimy odpowiadać na szablonowe pytania, a wszystko, jak zwykle, zaczyna się od Where are you from? Błyskawicznie, jak spod ziemi, a raczej piasku, ktoś za chwilę jest przy nas. Na afrykańskich plażach nie można liczyć na samotność. Czasami trzeba wykazać się dużą empatią i cierpliwością. Bo nieważne, ile miejsca jest na plaży, Kenijczyk na pewno usiądzie obok ciebie i niekoniecznie by coś sprzedać. So, mama boys, eh? How much for this you? How much for this you? How much for this you? $3 and now. So? You want? Wystarczy zrobić kilka kroków od plaży, by ponownie zetknąć się z afrykańską przyrodą. W koronach akacji zadomowiła się rodzina Werwet, albo inaczej Koczkodana Tumbili, mniejszego kuzyna koczkodana czarnosiwego. Samca można rozpoznać po charakterystycznych niebieskich genitaliach. Wracamy do naszego domku. Czym? Oczywiście tuk-tukiem, pojazdem zapożyczonym z Dalekiego Wschodu. Tuk-tuk to trójkołowa i teoretycznie trzyosobowa taksówka. Ten mały dziwoląg wjedzie w każdy zakamarek i wciśnie się w każdą dziurę między samochodami. Wieczorem na tarasie obok recepcji czeka na wszystkich miła atrakcja. Punktualnie o godzinie 19, zgodnie z informacją na tablicy, rozpoczyna się karmienie małpek Galago. Z zadziwiającą punktualnością te nocne małpki zeskakują z drzew, by uczestniczyć w bananowej uczcie ku radości odwiedzających to miejsce turystów. Galago zamieszkują środkową i południową Afrykę. Zasiedlają tereny zalesione oraz burz. Są to małpki o niewielkich rozmiarach, do 35 cm długości. Ogon osiąga długość większą od długości ciała i jest wykorzystywany do utrzymywania równowagi. Gatunki z tej rodziny mają duże uszy i oczy oraz silnie rozwinięte kończyny tylne. Na drugim palcu stopy znajduje się długi pazur, wykorzystywany do czyszczenia sierści. Prowadzą nadrzewny i nocny tryb życia. Żerują samotnie lub w małych grupach. Bardzo sprawnie poruszają się wśród gałęzi, skacząc z drzewa na drzewo. Co ciekawe, po ziemi skaczą jak kangury, ale niechętnie na nią schodzą. Są wszystkożerne, żywią się owadami i ich larwami, drobnymi kręgowcami, a także pędami roślin, owocami i nasionami.
Młode rodzą się nie w pełni samodzielne. Przez kilka do kilkunastu dni, w zależności od gatunku, wędrują z matką przyczepione do jej futra. Sporo radości dały nam te małpki. Jednak, kiedy skończyło się jedzenie, Galago zniknęły błyskawicznie w ciemnościach. W nocy i do naszego domku przyszedł Galago, by uszczuplić nasze zapasy. Rano ponownie zabawa w kotka i myszkę. Koczkodany coraz śmielej wykorzystują każdą chwilę naszej nieuwagi, by szarpnąć coś ze stołu. To, co wczoraj nas bawiło, dzisiaj zaczyna irytować. Nawet skórka z mango stała się atrakcyjną zdobyczą. Na pytanie, z czym kojarzy ci się Kenia? Większość z nas bez namysłu odpowie – Afryka, safari, żyrafy, słonie. I jest w tym wiele prawdy. Jednak Kenia to coś więcej. To niezwykła kultura afrykańskich plemion, wspaniałe plaże i, co zaskakuje wielu turystów, barwne rafy koralowe. Tak więc w tumanach kurzu pokonujemy kilometry wyboistej drogi w poszukiwaniu cudów natury, nie tylko podwodnego świata. Ponownie zastanawiam się, czy to fantazja, czy naiwność kierowców. A może jedno i drugie? Co prawda, Toyoty uważane są za jedne z najmniej awaryjnych samochodów, ale cudów nie ma. Szybka jazda po takich drogach musi skończyć się awarią. Czyżby prorok? Wzdłuż wybrzeża Oceanu Indyjskiego jedziemy na południe Kenii. Jesteśmy tuż przy granicy z Tanzanią, na skraju parku morskiego Kitsit Mkuputi. Tutaj jedną z najpopularniejszych atrakcji parku jest rejs na wyspę Wasini z możliwością spotkania zawsze chętnych do zabawy delfinów. Po przydługim oczekiwaniu na skompletowanie grupy ruszamy w kierunku łodzi. Niestety, aby dostać się na statek, musieliśmy brnąć wśród mułu i glonów, które odsłonił ocean. Płyniemy. Na łodzi międzynarodowe towarzystwo. Niemcy, objuczeni profesjonalnym sprzętem do snurkowania. Francuskojęzyczne Kanadyjki, słusznej postury, chyba nastawiają się na restauracyjne menu z owoców morza. A my wiercimy się na łodzi, wypatrując nerwowo delfinów. Mija godzina rejsu. Z mapy wyglądało, że to tylko 1,5 kilometra, a my płyniemy i płyniemy. Wzmagają się fale i marazm na łodzi. Są. Błyskawicznie zajmujemy dogodne pozycje do robienia zdjęć i filmowania. Na szczęście, oprócz nas, nikt specjalnie nie był zainteresowany delfinami wyłaniającymi się to tu, to tam ze wzburzonej wody. A my kręcimy kolejne minuty filmu z nadzieją, że akurat tutaj, przed obiektywem, choć jeden delfin wpadnie na pomysł wykonania efektownej ewolucji. Jest wyspa, z potarganym przez fale brzegiem i cudownym lasem baobabów. Nerwowo wypatrujemy miejsce do zacumowania naszej łodzi. To nie Wasini. Płyniemy dalej. Z
Skręcamy. Jesteśmy na granicy wód terytorialnych sąsiadującej z Kenią Tanzanii. W oddali kolejne cudowne maleńkie wyspy przypominające te z wietnamskiej zatoki Halong. Dopiero teraz okazało się, że płyniemy na miejsce do snurkowania, znacznie oddalone od Wasini. Nawet niemiecka grupa się ożywiła. Nie tracąc czasu, wskakujemy do wody. Nie mieliśmy wielkich oczekiwań co do uroku kenijskiej rafy, a tu miła niespodzianka. Co prawda nie jest to jeden wielki podwodny koralowy dywan, ale bez trudu znajdziemy tu miejsce, gdzie natura dała popis swoich możliwości. Szkoda tylko, że wysokie fale utrudniają obserwacje i filmowanie. Jesteśmy na jednym z 10 miejsc nurkowych w Kitsit Mguputi Marine Park. Mamy tu możliwość zarówno nurkowania, jak i pływania z maską i rurką. Jednak niewielka głębokość rafy od 5 do 10 metrów sprawia, że snurkowanie jest tu znacznie popularniejszą formą podziwiania tutejszych cudów natury. Nurkując, nieustannie trzeba kontrolować czas przebywania pod wodą i zapas tlenu. Snurkując, szybko zapominamy o upływającym czasie. Niedosyt oglądania wspaniałych widoków trudno zaspokoić. Już blisko 2 godziny jesteśmy w wodzie. Czas płynąć dalej. Inni już czekają. Już chcieliśmy bez ciebie odpłynąć. Paszka. No, ale ja powiedziałam temu naszemu kapitanowi motorniczemu, że nie, że jeszcze mój husband. Kasia. Podziwiając koralowe wybrzeże wyspy, powoli zbliżamy się do celu. Jest odpływ, więc nie można podpłynąć łodzią do brzegu, dlatego przesiadamy się na mniejszą. Podobno to ta bogatsza z 2 wiosek na wyspie. Choć zawsze zastanawiamy się nad fenomenem bałaganu, który niewiele ma wspólnego z biedą. Sterty walających się śmieci i odpadów, które czekają, by morze je zabrało. Na wyspie mieliśmy okazję spróbować owoców morza. Pamiętajmy, że ryba również należy do tej grupy. A ta szczególnie nas zainteresowała. Przed takimi zębami trzeba mieć respekt. Na szczęście jest i krab, o którym zawsze można powiedzieć dużo pracy, mało mięsa. So please, madam, this is the starter for you, yeah? That's chapati. The green one is seagrass and the red one is chili. Okay. The seagrass is with tomato. Jak wielkie różnice dzielą turystów, mogliśmy przekonać się po obiedzie. Nasza grupa postanowiła zrezygnować ze zwiedzania wyspy, na co zareagowaliśmy mocnym sprzeciwem. Przypominam sobie relację blogerki z podróży na Wasini. Cytat. Spacer po wyspie nie jest miłym doświadczeniem. Na wyspie nie ma nic ciekawego do zobaczenia. Wokół tylko brud i bieda. No tak, szkoda, że nadal są osoby, które chciałyby oglądać świat przez różowe okulary i nie zauważać tego, jakim naprawdę jest. Z braku czasu opuściliśmy wioskę i ruszyliśmy na spacer w głąb wyspy, gdzie natrafiliśmy na efektowne wulkaniczne skały, na morzyny i imponujące baobaby.
Czas wracać. Pozostawiamy za sobą Wasini. Szkoda tylko, że głównym programem wcale nie było snurkowanie, oglądanie wyspy czy posiłek, a nużąca podróż drewnianą łajbą. Hakuna Matata w wykonaniu naszej załogi to tylko nieznaczny, acz miły przerywnik dłużącej się podróży. Wieczorem wracamy do naszego domku zagubionego w gęstwinie lasu. Jeszcze prysznic, którego główną atrakcją są odgłosy afrykańskiej przyrody. A tak przy okazji, wiecie, kto wynalazł prysznic? Nikt inny jak Vincenz Priesnic. Rano już są i poczynają sobie coraz śmielej. Trochę za naszym przyzwoleniem. Może ryżowe chrupki, mango, marakuja? Po intensywnie spędzonych dniach dzisiaj postanawiamy zrobić sobie luźniejszy dzień. Niestety, przy takim sąsiedztwie śniadanie trwało dosłownie kilka minut. Koczkodany nieustannie nas obserwowały, a chwila nieuwagi skutkowała błyskawicznym atakiem na nasz stół. Ale cóż, sami wybraliśmy taki domek, by być blisko kenijskiej przyrody. Ponownie idziemy nad ocean. I tu zaskoczenie. Nastał odpływ, odsłaniając kilometry dna, na których zapanowało szaleństwo w poszukiwaniu darów morza. Ruszamy wzdłuż wybrzeża, bo o kąpieli możemy zapomnieć. I nie trzeba było długo czekać, by koło nas pokazał się samozwańczy przewodnik, który koniecznie chce nam pokazać, co odsłoniła woda. Z góry wiemy, jaki jest cel, ale okej. Tak więc, jadalne glony. Dorodna strzykwa, czyli sea cucumber, morski ogórek, barwny krab. Rozgwiazdy w wielu kolorach i wielkościach. This no starfish. Jest i murena bez głowy. Przed hotelem, w którym mieszkała Ula, nasza towarzyszka na safari, natrafiamy na kolejne formacje skalne powstające podczas wypłukiwania skał przez fale. Pięknie położony hotel, nad którym rozpostarł swoje gałęzie z dorodnymi owocami baobab, jest niemal pusty. Chwila odpoczynku i tuk-tukiem wracamy do naszego domku. Po drodze kupiliśmy kilka owoców. Banany, chyba z ciekawości. Te najmniejsze i największe, jakie znaleźliśmy na stoisku. Często słyszymy o czarnej końcówce banana, wokół której narosło wiele mitów. Że jest źródłem lambli, gorączki przenoszonej przez małpy, że czają się w niej tropikalne pająki, czy jad pozostawiony przez węże. Trochę poczytaliśmy i obalamy te mity.
Faktem jest, że na skórce banana mogą znajdować się najróżniejsze bakterie, również te groźne dla człowieka. Pod skórką znajdziemy wyłącznie prozdrowotne właściwości, a bakterie tylko te, które mają korzystny wpływ na roślinę i nie wywołują objawów chorobowych u ludzi. Podsumowując, nie należy obawiać się o końcówki banana. Obciąć ją możemy jedynie ze względów estetycznych lub własnych upodobań. A jak wybrać najlepszy owoc? Ten z czarną końcówką. Jeśli końcówka jest biała i brzydka, świadczy to o dużej zawartości środków ochrony roślin. I jeszcze jedno. Zielone banany wpływają korzystnie na funkcjonowanie jelit i regulację poziomu cukru we krwi. Im bardziej dojrzały, tym większa zawartość przeciwutleniaczy, ale też i cukru, fruktozy. Ten owoc, przypominający kolczastego ogórka z pestkami, granata, to prawdziwy zdrowotny fenomen. Bitter melon, gorzki melon albo papaila lub balsamka ogórkowata. Pomaga na cukrzycę, nowotwory, cholesterol, stany zapalne, grypę, opryszczkę, HIV, trądzik, łuszczycę itd. Ale uwaga, jest nieprawdopodobnie gorzki. Nawet małpy obchodzą go z daleka. Ma działanie poronne i antykoncepcyjne. Za tobą skór. To chyba tyle o owocach. Przed zachodem słońca ponownie wybieramy się na plażę. Nie minęło kilka minut i już był koło nas sprzedawca kokosów. Tym razem korzystamy z jego usług, bo orzech kokosowy to nie tylko orzeźwiający smak, to kolejny prozdrowotny owoc. Wyjątkowy dar natury. Biały miąższ kokosa, zwany koprą, jest surowcem, z którego pozyskuje się mleczko kokosowe. Kokos jest bogaty w potas, magnez, żelazo, sód, fosfor oraz witaminy z grupy B. Zawiera dużo białka, błonnika oraz kwasu foliowego. Woda kokosowa nie zawiera tłuszczu i jest niskokaloryczna. A jak poznać dojrzały, dobry owoc? Kiedy nim potrząśniemy, powinniśmy usłyszeć odgłos przelewającej się wody. To wystarczy. To ostatnie nasze spotkanie z kenijską plażą i Oceanem Indyjskim. Trudno nam się rozstać z tymi pięknymi plażami, ale czas wracać. W drodze powrotnej zatrzymujemy się w przydrożnym sklepie z pamiątkami. Tutaj nie mogliśmy sobie odmówić tego zakupu. Dwie duże, ręcznie wykonane figury Masajów nas zauroczyły. Po negocjacjach trafiły w nasze ręce. I tak do dzisiaj dumnie stoją na honorowym miejscu w naszym domu, przypominając o tych cudownych chwilach w Kenii. Pod wieczór na koronach drzew ponownie pokazały się gerezy. Przed snem obowiązkowe sprawdzanie łóżek. Pomimo moskitier, szczelnie zawijanych pod materac, nieustannie znajdujemy coś w środku. To ćma, to mały, hałaśliwy gekon. Nadal jest parno i wilgotno. Prysznic i ręcznik niewiele pomagają. Ze względu na wysoką wilgotność powietrza, po kilku minutach ponownie jesteśmy mokrzy. Rozwieszone ubrania również nie schną. Trudno nam zasnąć ze świadomością, że wszystkie zwierzaki, te co skaczą, fruwają i pełzają, nieustannie próbują zakłócić nasz sen. Ale cóż, Afryka. To nie była łatwa noc. Komu udało się zasnąć, był szczęśliwcem. Ale czas wracać do domu. Pakujemy Masajów, ostatnie karmienie zaprzyjaźnionych małp i rzut oka na plażę i Ocean Indyjski. Po dniu odpoczynku ruszamy w stronę Mombasy.
To ostatni dzień naszej podróży po Kenii i chcemy go wykorzystać na spacer po mieście. Za oknami widoki afrykańskiej rzeczywistości, nie mające nic wspólnego z wyobrażeniami, do jakich przyzwyczaiły nas obrazy takich kultowych filmów jak W pustyni i w puszczy, czy Pożegnanie z Afryką. Współczesna Afryka to przede wszystkim życie toczące się wzdłuż ulic, przy których robi się zakupy, sprzedaje rozmaite produkty, pracuje, je, chodzi, rozmawia czy nawiązuje nowe znajomości. I nieważne, że ulice są ciasne, gwarne, pełne śmieci, kurzu i spalin. Niestety, tutaj również swojego miejsca na ziemi szukają bezdomne dzieci, nierzadko wąchając klej, by zdławić głód. Tutaj swoich ofiar szukają złodzieje, przed którymi nieustannie przestrzega nas Franco, upominając, by robić zdjęcia tylko zza szyb. A to jakże miła niespodzianka. Franco, na pamiątkę naszej wspólnej podróży, podarował nam plecione bransoletki z naszymi imionami w kenijskich barwach. Caribou Africa. Caribou. Yeah. We have Caribou Africa and we have African. We have the. Dolphin. Zebra. Okay. Thank you. Okay. Everybody's okay? Yeah. Zbliżając się do promu, to dobry czas, by powiedzieć kilka słów o położeniu Mombasy. Mombasa leży w południowo-wschodniej części kraju, na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, w większości na koralowej wyspie w estuarium rzek. Jadąc z południa na północ czy na zachód Kenii, nie ma możliwości pominięcia wyspy i centrum miasta. Stąd nieustanne problemy komunikacyjne. Mombasa to niesamowity miks wpływów. Portugalskich i angielskich, arabskich i chińskich. To tak, jakby zmiksować ze sobą przeróżne składniki, nie dbając zbytnio o proporcje i dodać do smaku mnóstwo przypraw z całego świata. Powstanie potrawa pikantna, kwaśna, gorzka i słodka jednocześnie. Taka właśnie jest Mombasa. Największy port Kenii i drugie co do wielkości miasto w Kenii. Kasia. Zatrzymujemy się przed murami Fortu Jesus. To najważniejszy historyczny zabytek miasta. Wybudowany przez Portugalczyków nad samym oceanem, na zlecenie króla Filipa II. Od XVI wieku, kiedy budowa została ukończona, służyła jako bastion portugalski w Mombasie. Był świadectwem pierwszej udanej próby zachodniej cywilizacji zawładnięcia szlakami handlowymi Oceanu Indyjskiego, które do tej pory pozostawały pod wpływami wschodu. Projekt fortu z proporcjami, imponującymi murami i pięcioma bastionami odzwierciedla militarną teorię architektoniczną renesansu. Kiedy Brytyjczycy objęli panowanie nad miastem, Fort Jesus pełnił funkcję więzienia. W roku 1962 wewnątrz fortecy utworzono muzeum, w którym można podziwiać eksponaty przybliżające historię Kenii. Niestety obecnie jest zamknięte. W roku 2011 Fort Jesus został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jeden z najwybitniejszych i świetnie zachowanych przykładów XVI-wiecznych portugalskich umocnień wojskowych. Jest to zdecydowanie najczęściej odwiedzana atrakcja turystyczna Mombasy.
Ciekawostką jest również fakt, że naprzeciwko bramy wejściowej do fortu znajduje się tabliczka upamiętniająca Polaków przebywających w Mombasie w trakcie II wojny światowej. Tuż obok fortu znajdziemy starówkę. To idealne miejsce dla fanów architektury charakterystycznej dla kultury wybrzeża Suahili. Znajdziemy tu bogato zdobione domy z pięknymi drzwiami i okiennicami. Wiele tajemniczych zabytków i urokliwych uliczek, tworzących labirynt, w którym łatwo się zgubić. Mahogany. But now ebony and mahogany become a little bit expensive. They make the door with the rose. Nieprawdą jest, że nie można zwiedzać starówki samemu, jak próbują przekonać turystów przewodnicy legitymujący się podrabianymi dokumentami przewodnika. Ale ze względów na bezpieczeństwo warto wybrać się tutaj z zaufanym przewodnikiem, bo Stare Miasto nie należy do bezpiecznych miejsc Mombasy. Dokładna data powstania Mombasy nie jest znana. Arabski geograf Al-Idrisi wspomina o niej w 1151 roku, kiedy to arabscy żeglarze handlowali, podróżując wzdłuż wybrzeża Afryki. Miasto było kluczowym węzłem podczas handlu kością słoniową, prosem, sezamem i orzechami kokosowymi. Choć obecny był tutaj również handel niewolnikami. Pierwszym Europejczykiem, który dotarł do Mombasy w 1488 roku, był słynny podróżnik Vasco da Gama, a krótko po nim miasto zajęli Portugalczycy, budując Fort Jesus. Na miejsce Portugalczyków po 200 latach w roku 1698 wkroczył sułtan Omanu, a po nim sułtan Zanzibaru. Ten ostatni przekazał miasto Brytyjczykom, którzy zbudowali linię kolejową łączącą Mombasę z Nairobi i Kampalą. Od 1920 roku Mombasa stała się stolicą nadmorskiego protektoratu Kenii. Natomiast od 1963 została włączona do niepodległej Kenii. Współczesna Mombasa to ciekawe miejsce, które z jednej strony prezentuje się jako wielka, kolorowa metropolia, a z drugiej niestety przepełnione mocno rzucającym się w oczy ubóstwem miasto. Jesteśmy na Moi Avenue, głównej ulicy miasta, która nazwana jest Polami Elizejskimi Mombasy. Łączy stary i nowy port. Wzdłuż ulicy skupiają się liczne stragany, na których handluje się praktycznie wszystkim, począwszy od bulw manioku i owoców egzotycznych, po chińskie wieże stereo. Zatrzymujemy się przy Mombasa Market. To tradycyjna hala targowa z czasów kolonialnych. Wewnątrz tłok, gwar, zapachy i dobre ceny. Podczas robienia zakupów warto pamiętać o targowaniu się i zachować stalowe nerwy. Biryani to means yellow rice. And here we have the, this is the biryani. Większość kenijskich sprzedawców uważa, że biali ludzie mają zasobne portfele i dlatego podają w dużo wyższe ceny niż prawdziwa wartość towaru. W wielu sklepach można nabyć wyroby z muszli, skór i włosów zwierząt. Jednak w związku z konwencją genewską przywóz do Europy takich pamiątek jest często zabroniony. Dla osób szukających mocniejszych doznań czeka bazar mięsny. Halo.
a to symbol miasta i jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Mombasy. Kły słoniowe to fotograficzny symbol, który często można spotkać na pocztówkach czy pamiątkach. Potężne kły to wielka aluminiowa rzeźba, która tworzy bramę w kształcie litery M. Zostały zbudowane w 1952 roku, aby upamiętnić wizytę królowej Elżbiety II w Mombasie. W tamtym czasie kość słoniową uważano za niezwykle luksusowe dobro, dlatego mieszkańcy miasta uznali, że będzie to wspaniały gest honorujący królową. Historia Mombasy była dość burzliwa, co w późniejszym czasie odbiło się na jej charakterze, a przede wszystkim ogromnym zróżnicowaniu kulturowym i wyznaniowym mieszkańców. Meczety stoją tuż obok kościołów chrześcijańskich i świątyń hinduistycznych. Po ulicach Mombasy przechadzają się kolorowo ubrani Kenijczycy, kobiety w burkach i sari, jak i również panowie z turbanami na głowach. Naród ten to wielobarwna mieszanka różnych ras, wyznań i narodowości, której odzwierciedlenie można zauważyć także w rozmaitych zabytkach tego egzotycznego miasta. Ruszamy w stronę lotniska. Powoli kończy się nasza przygoda z Kenią. Pozostawiając za sobą centrum Mombasy, przejeżdżamy przez Makupa Bridge. Slumsy i płonące wysypiska, które przeczesują mieszkańcy w poszukiwaniu odpadków i surowców wtórnych, które będzie można sprzedać za przysłowiowe grosze. Taka jest Kenia, kraj kontrastów. Z jednej strony cudowne parki narodowe, dziewicza, nieskażona przyroda, świat najwspanialszych dzikich zwierząt. Z drugiej bieda, prawdziwa bieda. Świat slumsów, kalekich żebraków czy dzieci wąchających klej, dla których domem stała się ulica. Takie widoki bolą i stawiają pytanie. Czy taka musi być Afryka? Przecież Kenia to jedno z zamożniejszych państw środkowej Afryki. Jak widać, pieniądze, duże pieniądze, pozostawiane przez turystów biorących udział w safari, gdzieś znikają. Kiedy Hemingway, miłośnik pięknych kobiet, whisky i łowów, po raz pierwszy zawitał tam w 1933 roku, główną atrakcją, którą oferowała Afryka, było polowanie. Dziś zmieniło się tylko jedno. Miłośnicy safari zamienili sztucery i karabiny na aparaty fotograficzne. Zamiast słoniowego kła, skóry zebry czy wypchanego lwa, z wyprawy do Afryki przywozi się zdjęcia. Mało? Chyba nie. Wystarczy wyobrazić sobie, do ilu wspomnień i wspaniałych opowieści snutych wieczorową porą będzie zdjęcie potężnego słonia wiszące nad kominkiem.